Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem brazylijskie piwo Brahma. Cerveja do Brazil, Rio de Janeiro, Brazil, Premium Lager, Beer do Brazil, de Poissis, brewed in UK, to the authentic Brazilian recipe, czyli uważano w Wielkiej Brytanii według autentycznej brazylijskiej receptury 4,3% alkoholu. Jest to produkowane przez AB InBev, prawdopodobnie gdzieś w Luton. No i tyle. Czy tu coś piszę konkretnego? Składniki: woda, słód jęczmienny, kukurydza, ekstrakt chmielowy. Ok. Jak widzicie, jest to przeźroczysta butelka. Ekstra, nie? Kapsel dedykowany. Nie. Cerveja do Brazil, czyli niby browaru. Troszkę stylizowany na flagę brazylijską. Ok. No to otwórzmy. Pocieszmy się tym brazylijskim lagerem. Jak widzicie, barwa jest bardzo jasno słomkowa. Piwo jest klarowne. Jeśli chodzi o pianę, to średnio pęcherzykowa i ucieka momentalnie, jak widzicie. Aromat bardzo lekko słodowy. Czuć tą kukurydzę. Troszkę dwutlenku węgla. I niewielki, ale jest aromat chmielowy. Taki typowy niemiecko-czeski, powiedzmy, no gdzieś w okolicach rzeteckiego. On naprawdę niewielki. No to spróbujmy. Spore nasycenie. Ciało średnie. Jest odrobinę słodyczy ze słodu. Ale od razu wchodzi takie jakby troszkę wody mineralnej. Czuć tą kukurydzę. Nie jest źle. Jest to zdecydowanie lekkie piwo. Dosyć sporo nasycone. Nie powinno być żadnych problemów z żelazem. No nie. No cóż. Goryczka. Lekko metaliczna. Ale to z chmielu jest zdecydowanie. Bardziej czuć wodę mineralną. Może dlatego jest taki posmak lekko mineralny, żelazowy, ale no nie ukrywajmy, no to jest koncerniak piąty na świecie, to się bardzo dobrze sprzedaje, no. Bo jest bardzo pijalny, a co jest najbardziej pijalne? Woda. No i to jest blisko wody. Chociaż jest nieco słodyczy. Nieco słodowości, ale naprawdę to jest leciutkie. Zdecydowanie bardzo pijalne. Bo jest blisko wody. Ale... ja wiem, że to jest sens kupować. Są lepsze koncernowe lagery niż to, zdecydowanie. Nawet jeżeli jest to zmrożone do 0 stopni, to jeszcze gorzej, bo w ogóle już nic nie czuć, samą wodę czuć tylko. Warte spróbowania tylko z punktu takiego, że chciałem spróbować brazylijskie piwo. Proszę. Tylko tyle. Podkreślone, prawda? Na pewno są dużo lepsze brazylijskie piwa niż to.
Cóż, no to u mnie to jest taki powrót do korzeni, powiedzmy, jest jedno z pierwszych piw, które zrecenzowałem po angielsku, to było ładne parę lat temu, chyba ze 3. No, no cóż, nie ma się co rozwodzić, no to jest po prostu koncernowy amerykański lager, tak naprawdę, z wielką ilością kukurydzy, ekstraktami chmielowymi i tyle, i dużą ilością wody, to jest to. Mam nadzieję, że film się wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco i nie opuścicie żadnej nowej audiodegustacji. Wasze zdrowie! Cześć!